Drodzy, dzisiaj trochę będzie o tych sprawach, którzy, które dla niektórych są nie do przyjęcia. No bo wznoszone ręce w kościele, flagi, a co dopiero mówić o tańcu lub innych formach, których jeszcze nie ma w kościele, a niektórzy mówią, a co będzie, jak będą. Posłuchajcie, popatrzmy wobec. Takiej uczciwości wobec Ewangelii, ale oczywiście najpierw, jak co dzień, idziemy wszystko zawierzyć Panu. Idziemy do Jezusa. Panie, przychodząc do Ciebie dzisiaj, wołamy Maranata: przyjdź do naszych serc, przyjdź do naszych spraw, przyjdź do naszego życia, bo tobie każdego dnia, stając przez chwilę przed Tobą ukrytym w najświętszym sakramencie. Powierzamy wszystko, powierzając siebie wobec miłości, którą okazujesz każdemu człowiekowi, wobec Twojej troski o nas. Bądź jedynym Zbawicielem i Panem w kolejnych sprawach naszego życia. A w 174. punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego, który codziennie rozważamy, czytamy: Chociaż na świecie są różne języki, treści, tradycja tradycji. Treść tradycji jest jedna i ta sama. Ani kościoły założone w Germanii nie mają innej wiary czy innej tradycji, ani kościoły, kościoły które są u Iberów, Celtów na wschodzie, w Egipcie, Libii czy na środku świata. Orędzie kościoła jest, jest więc wiarygodne i pewne, ponieważ w nim ukazuje się jedna droga zbawienia, wiodąca przez cały świat. Pozwól nam Panie zobaczyć to orędzie zbawienia, które jest spójne. Choć tak różne są ryty, choć tak różne są obrządki w naszym samym Kościele katolickim. Przecież kiedy patrzymy na obrządek na przykład greko-katolicki, jakże on inny, albo seromalabicki, a przecież jest ich ponad dwadzieścia. Daj nam Panie widzieć to, co w Kościele stanowi fundament, który nigdy nie zostanie zmieniony, abyśmy się o Kościół nie bali, skoro dałeś nam pewność, że bramy piekielnego nie przemogą. Amen. Posłuchajmy słowa. I blisko była pascha Judejczyków. Wszedł do Jerozolimy Jezus i znalazł w świątyni sprzedających woły i owce i gołębie bankierów siedzących i uczyniwszy bicz ze sznurków wszystkich wyrzucił ze świątyni. I owce i woły wymieniaczy wysypał monety i stoły, przewrócił i gołębie sprzedającym rzekł, zabierzcie te stąd i nie czyńcie domu Ojca Mego domem targowiska. Przypomnieli sobie uczniowie Jego, że napisane jest gorliwość o dom Twój pożera mnie. Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wielu mówi kontrowersyjne tematy, ksiądz porusza. Tak, dlatego, że no, po to zastanawiamy się nad ważnymi sprawami, żeby mieć do nich, wobec nich jakoś, jakieś zdanie, jakąś refleksję. I dzisiaj ta Ewangelia z dnia, ona jest bardzo często interpretowana w taki sposób, że ludzie obrażają ludzi, myśląc, że o to chodzi w tej dzisiejszej Ewangelii. To znaczy, na przykład, jeden ksiądz nagrał filmik, znowu będzie o księżach, no nie mogę. Że znak pokoju to trzeba zacisnąć zęby, zmruszczyć brwi i po, w poważnej atmosferze powiedzieć pokój z, tobio, z Tobą, bo teraz, bo teraz umiera Jezus na ołtarzu i nie można się uśmiechnąć i znak miłości przekazać. Oczywiście oparł to na prywatnych objawieniach, które absolutnie są odwrotne od tego, co mówi Kościół o znaku pokoju. No i pod, podparł to jeszcze dodatkowo tym, że nie róbcie z domu ojca mego targowiska. No to jest y, instrumentalne traktowanie tak naprawdę treści Ewangelii do tego, żeby, żeby swoje przekonania y, uwiarygodnić. Ktoś powiedział, jak ksiądz tak nie robi? Pewnie w niektórych momentach Mógłbym znaleźć takie sytuacje, choć nie ma w tym nigdy celowości, więc rozumiem też i tego księdza, który napomina do takiego przekazywania znaku pokoju, choć ten znak pokoju w taki sposób przekazywany nie ma za wiele wspólnego ze znaczeniem znaku pokoju, który prze, przekazujemy w Mszy Świętej, dlatego że yy, mówiąc o tym, że w momencie, kiedy znak pokoju jest przełamywany, za cztery sekundy później Jezus jest łamany na ołtarzu, to on wtedy umiera. Jest to trochę nadużycie liturgiczne na poziomie tego, że umiera w momencie, kiedy jest łamany, a cztery sekundy później jest kawałek ciała Chrystusa wrzucany do kielicha i wtedy jest już stanie. To, co wcześniej było w kontekście całej modlitwy eucharystycznej, to są te momenty, w których umiera i zmartwychwstaje. No, instrumentalnie potraktowany Jezus i cała celebracja, absolutnie na to nie wolno nam się zgodzić, wystarczy znaleźć odpowiedzi w tym, jak Kościół patrzy na liturgię i co te poszczególne znaki wyrażają. Powiem tylko jednym zdaniem. Mamy pełne błogosławieństwo Kościoła, by znak pokoju wyrażać z miłością, szacunkiem do drugiego człowieka, z ciepłem w naszych oczach, na naszej twarzy, przez nasze gesty, w naukach jest to dodatkowo znak, który papież Benedek po pobłogosławił jako pocałunek w prawy i lewy policzek. Ale tych znaków, słuchajcie, które są naciąganiem, że oto teraz jest z domu mojego ojca robione targowisko, jest więcej. Na przykład to jest kwestia chociażby tego, kiedy ktoś wchodzi na wieczór chwały z flagami. No i oczywiście. Krzyk wielu, protestantyzacja Kościoła. Jak można było do tego dopuścić? Mówiłem wam o tym, że wiele osób, z którymi rozmawiałem na ten temat, nie mają argumentu, kiedy ja mówię, no to protestantyzacją Kościoła jest także to, że mamy więcej adwentowe. Dlaczego ksiądz tak mówi? Słyszałem, no bo przecież te adwentowe przyszły z Kościoła protestanckiego. To niemożliwe. Potem jedna czy druga osoba wraca i mówi, że rzeczywiście. Ma ksiądz rację, jeżeli w ogóle ma zdolność myślenia, a nie tylko zamknięcie w swoich poglądach. No, bo przecież kościół mówi o tym, że mamy czerpać z duchowych darów kościołów siostrzanych. Jeżeli kościoły protestanckie czerpią z naszego dziedzictwa, z naszego piękna to, że kapłan wychodzi w pięknym ornacie i Wielu mówi, no uszyliśmy sobie stroje specjalne na śpiewanie dla Boga, naszych braci protestantów, tak jak wy macie na mszy świętej, żeby to było pięknie. No to ja mówię, no to Bogu niech będą dzięki, żeście mogli czegoś od nas się nauczyć. U nas to trwa, tak, w momencie, kiedy Kościół jakby nieustannie podlega reformie przez wszystkie wieki. Zacytuję Wam jeden z świetniejszych, świetniejszych, jeden z lepszych wpisów księdza Draguły, Andrzeja, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, kiedyś przez lata był rzecznikiem prasowym przystanku Jezus. To zobaczymy, jak to wszystko się rozwija. Oczywiście, jeżeli ktoś jest, przepraszam za słowo, zabetonowany, że Sobor Watykański II to jest wpuszczenie z diabła do kościoła, no to sorry winę, to trzeba przekreślić wszystkie katechezy Jana Pawła II, który mówił, jak wiele Duch Święty uczynił i co uczynił. Trzeba zapomnieć o tym wszystkim, co się stało przez te ostatnie dziesięciolecia, mówiąc o tym, jak wielkie dobro stało się w kontekście ewangelizacji, przyprowadzenia do Kościoła milionów ludzi na całym świecie, przez to właśnie, że Kościół idzie do przodu, ale nie zmieniając nauczania Jezusa. Zmieniając to wszystko, co zmienić może, żeby formy, metody, sposoby były lepsze do przyjęcia tych treści, które Jezus głosił. Pamiętajmy o tym. Zatem nie jest przeszkodą, nie tylko nadużyciem, nie tylko grzechem, ale błogosławieństwem, kiedy na przykład w kościele są używane flagi, albo idąc dalej, kiedy przy Jezusie. Ktoś wykonuje taniec, może tym jeszcze bardziej zaszokuje niektórych, ponieważ jeżeli ktoś przez ten taniec oddaje chwałę Panu Bogu, to nie tylko nie bluźni przeciw Panu Bogu, ale modli się uwielbieniem, bo tak jak jest napisane jeszcze w Starym Testamencie, że Całym sercem, całą duszą, całym umysłem, całym ciałem, ze wszystkich sił, człowiek ma oddawać chwałę Panu Bogu, to jest to jedna z form tego, co oznacza odpowiedź na to pytanie: jak to robić? Więc bądźmy w tym zgodni, co mówi Kościół. Analizujmy, czytajmy, zastanawiajmy się by nie wylewać dziecka z kąpielą. Byśmy nie byli oburzeni tym, że nagle ktoś wznosi ręce, jak ktoś powiedział, to jest protestantyzacja, która dotarła do Fatimy. Otwieram oczy ze zdziwienia, na czym ona polega. Bo w czasie modlitwy różańcowej wznoszone są ręce. To też idąc tym tropem, trzeba by było w wszystkich sanktuariach powiedzieć y, idąc y, przez takie myślenie, że tam, gdzie ręce są wznoszone, według czyjegoś widzi mi się następuje protestantyzacja. To pójdź, pójdźmy dalej. To Mojżesz protestantyzował Izrael, kiedy Bóg powiedział mu: "Wznieś ręce, ja będę zwyciężał". To Paweł, święty apostoł, protestantyzował. Y, Pierwsze gminy chrześcijańskie, kiedy mówił o wznoszeniu rąk w czasie modlitwy, to idąc za tym tropem, do, nie dojdzie, niedługo dojdziemy do takiego absurdu, że ktoś patrząc na kapłana wznoszącego ręce, będzie widział kapłana, który protestantyzuje Kościół, bo ten gest oznacza yy, nic innego jak nawiązywanie do czegoś, co robią protestanci. No, halo, moi drodzy, ja dziękuję Bogu, że oczywiście margines, yy, jakaś część tylko nas yy, w taki sposób myśli, ale to jest myślenie domagające się, mówiąc wprost, nawrócenia. I słuchajcie, tutaj postawię kropkę. Natomiast chcę Was poprosić, żebyście posłuchali z uwagą tego wpisu na Facebooku księdza Andrzeja Draguły. Yy, jeżeli ktoś tylko może, i tak jak powiedziałem. Ja mm, szukam najróżniejsze, czytam najróżniejsze artykuły i wybieram te, które w mojej ocenie są najlepsze. Więc mam świadomość tego, że niektórzy po zakończonym moim rozważaniu już nie słuchają tego, co ja czytam i rozumiem to. Ale jeśli możesz poszerzyć swoje horyzonty, to nie bój się posłuchać tego, co będzie w tej drugiej części. Ksiądz Andrzej. Pozdrawiam cię, Andrzeju serdecznie wspominam przystanki Jezus w 1999, w 2000 i kolejne sporo lat temu, kiedy był jej rzecznikiem tego wydarzenia. Nie chcę być niesprawiedliwy, być może się mylę, ale mam wrażenie, że u niektórych niechęć wobec Franciszka i Synodu, wynika z odrzuceniem możliwych jakichkolwiek zmian, jakby Kościół osiągnął już Format perfektum. Moim zdaniem, do natury Kościoła należy jego zmienność, zdolność przystosowawcza. To Ewangelia pielgrzymująca przez czasy i miejsca, Kościół i Ewangelia są w nieustannym rozwoju. I teraz posłuchajcie konkretów. Naukę o transubstancjacji Kościół przyjął w wieku którym? 13, Czyli o przemianie realnej chleba w ciało, wina w krew. Ale przecież przez 12 wieków jakoś sobie radzono z wiarą w Eucharystię. Podobnie z Maryją. Dogmat o wniebowzięciu to dopiero 1950 rok. Niektóre Prawdy dojrzewają długo. Nie można sobie wyobrazić, że teologia znajdzie nową formułę opisu Ewa e Eucharystii? Moim zdaniem można, bo skąd pewność, że Duch Święty doprowadził nas do całej prawdy? To jest pytanie retoryczne, bo jeżeli ktoś czyta Ewangelię, to przeczyta, że Duch Święty doprowadzi was do całej prawdy, ale nigdy nie jest powiedziane kiedy w kontekście życia ziemskiego, a bardziej idąc. I czytając dokumenty Jana Pawła II, chciałbym się powiedzieć, będzie to w kontekście paruzji. Forma historyczna to nie jest forma ostateczna. A każda muzyka dawna była kiedyś awangardą. Nie, nie wiem jakie zmiany dokonają się w teologii czy kościele, ale logika każe ich a priori nie wykluczać tylko dlatego. Że sami już przywiązaliśmy się do jakiejś formy, a że zerwania bywają radykalne, ciekaw jestem, ilu u Jezusa, ile u Jezusa było zerwania, ile ciągłości. Wszak Ksiądz Andrzej powtarza to, a ja wam powiadam, odwołując się do słów Jezusa wobec prawa, które chciałby się powiedzieć Jezus zupełnie, a ja wam powiadam. A gdyby nie radykalizm Pawła, wciąż poddawalibyśmy swoje ciała pod kamienne nóż. Wiara to przyszłość od Boga, napisał ksiądz Andrzej Draguła. Polecam artykuł na jego fanpage'u i inne artykuły, które pisze jako refleksja nad naszym kościołem. Zamieszczę oczywiście ten artykuł w tej formie pod dzisiejszym filmikiem. Jeśli ktoś będzie chciał nie tylko skomentować, ale w jakiś sposób odnieść się do tych słów, żeby je zacytować w komentarzu, będzie mi bardzo miło, bo będę wiedział, że słuchacie, czytacie i że to moje cytowanie różnych artykułów i różnych sposobów patrzenia na Kościół też ma sens. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Jak Bóg da. Do zobaczenia jutro.